Dzień dobry wszystkim, witam Was w dniu dzisiejszym. Poniedziałkowe rozmowy przy kawie. Mam za sobą kubek, który zabrałem do parku Tineré Tuluy. Oczywiście film powstaje odpowiednio wcześniej, dzień wcześniej, ponieważ wszystko się samo nie zrobi. I jestem tutaj na spacerze razem z Aną i z Karimem. Oni sobie usiedli chwilkę na ławce, a ja chcę trochę pospacerować i nagrać dzisiejszy film. A w tym odcinku chciałem się skupić nad tym, co się wydarzyło w Anglii. Chciałoby się powiedzieć, niech żyje król. Tak, była koronacja króla i będę czytał pewien artykuł, ponieważ odbywały się tam też protesty. Dlaczego? Dlaczego ludzie niezadowoleni, jeśli chodzi o Anglię, i czemu też tam protestowali? Przekonamy się w dzisiejszym filmie. Zapraszam Was serdecznie. Słychać jakąś krakającą wronę. Czemu przeszkadzasz Rafałkowi w nagrywaniu filmu, co? Se siadła nade mną i będzie krakać. Nie wiem, jak nie przestaniesz mi przeszkadzać, to muszę stąd iść, ale mam nadzieję, że się uspokoisz. Znalazłem artykuł, który pojawił się gdzie? W TVN24. Chciałoby się powiedzieć, włącz telewizję, wyłącz myślenie, tak? Protesty i zatrzymania w czasie koronacji Karola III. Jaka? One są tam dwie. Nie przeczytałem tytuł, ale chyba muszę stąd zmykać i nagrywać w innym miejscu. No i co? Znalazłem sobie lepsze miejsce. Przycupnąłem sobie tym razem na pińku, na drzewie. Ja wiem, że mógłbym spacerować tymi alejkami, ale wiecie co? Jest tyle ludzi tutaj dzisiaj. Jest tak, bym powiedział, zaludnione, że wygodniej mi będzie po prostu tak być stacjonarnie. A mam ładną aurę koło siebie, są drzewa, jest zielono. Także myślę, że też Wam powinno się to dobrze gdzieś oglądać i mnie słuchać. W dniu koronacji Karola III w Londynie odbył się protest przeciwko monarchii. Proszę bardzo. Jego uczestnicy pojawili się na londyńskim Trafalgar Square, tuż przy zwolennikach brytyjskiej rodziny królewskiej. Wznoszono okrzyki i transparenty z hasłem "Nie mój król, nie mój król, nie mój król". Takie były transparenty i okrzyki. Brytyjska policja poinformowała, że podczas operacji związanej z koronacją Karola III aresztowała 52 osoby. Czyli wychodzi, że policja, jeśli chodzi o Wielką Brytanię, jak niektórzy mawiają, Wielką Brytwannę, no to jest też tworem takim, który służy tylko i wyłącznie władzy. Skoro aresztowali 52 osoby, 52 ludzi, którzy protestowali. Dlaczego? Ciekaw jestem, bo też nie widziałem żadnych nagrań, czy tam doszło do jakichś zamieszek, może też prowokacji albo coś. Kto wie? Czytajmy dalej. Przeciwnicy monarchii zebrali się w sobotę na Trafalgar Square wzdłuż trasy królewskiej procesji z pałacu Buckingham do opactwa Westminsterskiego już na kilka godzin przed rozpoczęciem uroczystej ceremonii koronacyjnej Karola III. Zwolennicy i członkowie głównego antymonarchicznego ruchu Wielkiej Brytanii, nazywanego Republiką, zgromadzili się obok pomnika króla Karola I, który został ścięty w 1649 roku. Po tym przez krótki czas ustrojem kraju była republika. Czyli widzicie, tam się już w ogóle wziął i utworzył taki ruch antymonarchijny. Ludzie nie chcą, żeby tam rządził król, jeśli chodzi o Anglię. Chociaż taki król, wiecie co, ja nie wiem, czy ten król to w ogóle ma coś też do powiedzenia. Taka to jest tak zwana monarchia konstytucyjna i tak mi się wydaje, że to jest taki gdzieś twór. No bo co tam mieli tego premiera Borysa Johnsona, później zmieniło się to, była jakaś babka, nie pamiętam jej nazwiska, teraz ktoś jeszcze inny jest tym premierem Wielkiej Brytanii i właściwie to król raczej mało tam ma coś do powiedzenia, tak? To jest taki król figurant. No ale jak ludzie nie chcą, żeby była monarchia. Demonstranci znaleźli się tuż przy zwolennikach rodziny królewskiej, którzy
również ustawili się wzdłuż trasy przejazdu królewskiej karety. Karety? Jaka kareta? Oni mają jeszcze takie sprzęty? Jeszcze przed rozpoczęciem protestacyjnego wiecu miał zostać aresztowany przywódca republiki Graham Smith, poinformowała agencja Reuters. A, czyli proszę bardzo, czyli jeszcze się nic nie zaczęło, a już go chcieli aresztować. Już go chcieli, Graham Smith, już Grahamka w jedną bułeczkę chcieli aresztować, a jeszcze nic nie zrobił, jeszcze nic nie zrobił. No to już jest w ogóle, wiecie co, jakaś fanaberia. Łyknę sobie troszkę kawki. Dobra, czarna w kubeczku. Przypominam, jakby ktoś mi chciał postawić kawę, to jest taka opcja. Trzeba kliknąć wesprzyj pod każdym z filmów na YouTubie. Zmienię trochę otoczenie teraz i będę nagrywał dalej i czytał wam, co się kryje pod pojęciem nie mój król, nie mój król, nie mój król, nie nasz prezydent Duda Żdej. Teraz mam też fajną miejscówkę na ławeczce, elegancko, wygodnie. I o co chodzi z tym nie moim królem? To też nie jest mój król, to też nie jest nasz prezydent Andrzej Duda Żdej, to nie jest nasz premier Pinokio Mateuszek Kłamczuszek. Oni też nie są nasi, a musimy ich tolerować, no. Wielu protestujących miało na sobie żółte bluzy lub koszulki z napisem nie mój król, z angielskiego not my king. Ten sam napis był na transparentach i w okrzykach uczestników manifestacji. Zebrani wznosili to hasło i buczeli. Buuu, tak buczeli pewnie. Buuu, to nie nasz król, not my king. Nie mój król, tak? Pewnie tak buczeli. Nie wiem, próbuję sobie to uzmysłowić, słuchajcie. Gdy Karol i jego małżonka Kamila przejeżdżali przy pałacu w kierunku opactwa westminsterskiego. Wtedy odbywały się właśnie takie okrzyki. Co tu jeszcze jest napisane? Nie wierzę w dziedziczną monarchię. Myślę, że kosztuje to wiele pieniędzy, mówił w rozmowie z agencją Reuters 41-letni nauczyciel Colin Deer. Wskazywał, że w tym samym czasie wielu ludzi jest w sytuacji trudnej, gospodarka się rozpada, usługi publiczne są okropne i musimy inwestować w to, a nie w Karola i jego wielką imprezę. No i chciałoby się rzec, że miał rację, no bo z czyich pieniędzy zostało to zrobione? Czy król ma swoje pieniądze? Właśnie zadajmy takie pytanie. Później spróbuję na nie odpowiedzieć. 62-letni emerytowany nauczyciel Stephen Harbron zapewniał, że oczywiście większość ludzi jest tutaj, aby demonstrować pokojowo. Mam nadzieję, że tak się stanie i że będziemy mieli szansę przedstawić nasz punkt widzenia, dodał. Tutaj będzie teraz o tej policji, która aresztowała 52 osoby. Brytyjska policja poinformowała, że podczas operacji związanej z koronacją Karola III aresztowała 52 osoby za wszczynanie awantur, naruszanie spokoju i zakłócanie porządku publicznego. Czyli już coś się tu wyjaśniło, co ci ludzie tam robili. Ciekaw jestem jeszcze, jak oni tam zakłócali ten porządek publiczny, bo to się tak pięknie nazywa. W oświadczeniu poinformowano, że wszyscy zatrzymani są w areszcie. No to grubo musiało tam być. Jeszcze tu mamy o koronacji Karola III. W sobotę w opactwie westminsterskim odbyła się ceremonia koronacyjna Karola III. Brytyjski monarcha został namaszczony oliwą z Jerozolimy. Ojejku, jak już z Jerozolimy, z Izraela, to musiała to być taka święta oliwa. Przekazano mu insygnia władzy i nałożono na głowę koronę świętego Edwarda. Ale tu przechodzą teraz młodzieży z pieskiem. Później on i jego małżonka Kamila w złotej karecie sprzed ponad 250 lat udali się do pałacu Buckingham, gdzie w towarzystwie innych członków rodziny królewskiej pojawili się na balkonie. No, pojawili się na balkonie niczym Julia, do której zaczął wołać Romeo, że ją kocha i wyznawać jej miłość. To jest koniec tego artykułu. Koniec, nie ma co czytać więcej. I co? Przejdę się tutaj i będę troszkę jeszcze komentował całe to wydarzenie. A czemu nie? Czyli widzicie, jak to jest. Ludzie tak samo protestują w Anglii, też chcą coś powiedzieć. Ten organizator tego ruchu antymonarchijnego Republika, on jeszcze nic nie zrobił, a już chcieli go aresztować. Także no,
coś mi to przypomina po prostu podobne działania takie, jak mamy tutaj w Polsce. To znaczy, próbuje się stłumić już w samym zarodku ludzi, którzy gdzieś oddolnie się organizują. I to jest właśnie najgorsze. To jest najgorsze. Anglia jest tego samego rodzaju przykładem, że takie same działania się tam właśnie odbywają. Tak fajnie i przyjemnie się tu spaceruje w tym parku Tineretului. Szukam troszkę cienia, żeby było lepiej. Chciałem jeszcze dodać odnośnie tych osób, które tam protestowały, które wołały: to nie jest mój król, to nie jest mój król, tak? To mieli prawo protestować. Oczywiście, że tak. Też ktoś tam podał takie oskarżenie, że musiała taka impreza dużo kosztować, że to było wszystko zrobione z pieniędzy czyich podatnika. To jest to, co chciałem jeszcze dodać, o czym mówiłem, jak czytałem ten artykuł, siedząc na ławce bodajże. Król, chciałoby się powiedzieć, że też tak do końca nie ma chyba swoich pieniędzy, bo są to pieniądze narodu, narodu, którym rządzi. Chciałoby się rzec, czy król rządzi? Moim zdaniem to jest taki trochę figurant, no bo mają też tą swoją tak zwaną monarchię konstytucyjną. W Wielkiej Brytanii jest premier, jest parlament i oni właściwie podejmują jakieś tam najważniejsze decyzje. Czy do króla coś należy? Nie wiem, jeżeli się mylę w tej kwestii, to mnie po prostu upomnijcie w komentarzach, ale moim zdaniem król to jest taki trochę figurant, bo no okej, mają te swoje jakieś korzenie, rodzina królewska, mieszkają od pokoleń już w tym pałacu Buckingham i właściwie oni są po to, żeby być i żeby się nazywało, że są królem czy też królową i żadnego pożytku z nich nie ma, tak? Trzeba utrzymywać takie rodziny, płacić duże, ogromne pieniądze. Oni mają przecież służbę, mają mnóstwo ludzi koło nich, którzy muszą koło nich skakać, muszą dbać o nich, służba i tak dalej. Jakąś karocą pojechali sprzed 250 lat, tak? Także no to wszystko kosztuje, tak? To wszystko kosztuje i kto za to płaci? Zwykli Anglicy, zwykli ludzie, którzy są podatnikami takimi jak my, podatnicy w Polsce, ludzie, którzy płacą podatki. I w Anglii też płacą podatki ludzie też. Może one są prostsze, może pewne rzeczy tam są lepiej zorganizowane mimo wszystko jak w Polsce. Przynajmniej takie gdzieś słyszałem opinie. Mam widzów z Anglii, jeżeli prowadzicie tam biznesy albo po prostu jesteście w tym temacie zorientowani, to też piszcie komentarze, ale wiele się o tym też słyszało i mówiło, że tam wszystko też lepiej wygląda i też nie bez przyczyny wielu naszych Polaków wyemigrowało do Anglii właśnie z tego powodu. Jestem teraz nad jeziorem w parku Tineretului. Bardzo fajne miejsce, relaksujące. Super sobie tutaj usiąść i nagrać podsumowanie dzisiejszego odcinka. Tak, ponieważ uważam, że nie ma więcej co tutaj opowiadać. Myślę, że tak czy inaczej temat był warty poruszenia. I jak już TVN24, który jest mainstreamowym medium, o tym mówi, to znaczy, że faktycznie o tym musiało być w Wielkiej Brytanii głośno, że ludzie się zdenerwowali, że ludzie zaczęli protestować, że zaczęli krzyczeć: to nie jest mój król. Kiedy ludzie w Polsce będą protestować, kiedy ludzie w Polsce będą krzyczeć na ulicach: to nie jest nasz prezydent, to nie jest nasz premier, to nie jest nasz rząd. Czy się doczekamy takiego wydarzenia, czy coś takiego będzie miało miejsce? No i ciężko w to na razie uwierzyć, żeby tak mogło być, żeby do czegoś takiego mogło dojść. Jak się to mówi? Bądźmy gotowi na najgorsze, miejmy nadzieję na najlepsze. I ja mam właśnie taką nadzieję, żywię taką i myślę, że może doczekamy takiego dnia, gdzie ludzie wyjdą w Polsce i po prostu wykażą swoje niezadowolenie, ale tak masowo to jak to się dzieje na przykład we Francji, żeby były ogromne protesty, żeby tam przyszło przynajmniej kilkaset tysięcy ludzi. My, naród, który liczy sobie 38 milionów ludzi, mamy potencjał, mamy ogromny potencjał do tego, żeby coś zmienić u nas w Polsce, żeby zmienić coś najlepsze, żeby przestraszyć polityków, żeby oni poczuli oddech polskiego narodu na ich karkach. Tak, ja zawsze to powtarzam, to jest takie fajne określenie, ponieważ oni by wtedy trochę zwątpili, trochę by się poczuli zagrożeni, trochę by się poczuli wystraszeni. I my musimy wzbudzić w nich taką panikę, taki strach, żeby
przestali, żeby ustąpili, że może jak oni ustąpią, powiedzą, nie wiem, to ludzie, przejmijcie tą władzę i róbcie w ogóle jak chcecie z tą Polską, żeby było dobrze, bo my się do tego nie nadajemy. I ja bym chciał doczekać takiego dnia, ale ciężko w to uwierzyć trochę, ponieważ myślę, że oni są tak przyczepieni do tak zwanego koryta, tak do tych wszystkich stołków, które mają w różnych spółkach Skarbu Państwa, w różnych instytucjach publicznych. Wszyscy tam pracują, rodzinami, ciotkami, kuzynami i tak dalej. Dobrze wiecie, jak jest, jakie są tego wszystkiego struktury. I oni nie będą chcieli ustąpić, żeby to zrobić. Nie będą chcieli oddać tego wszystkiego. I to widać teraz po tym, jak PiS nie chce też oddać władzy, nie chce po prostu pozbyć się tego wszystkiego i robią wszystko, obiecując kolejne benefity, żeby ludzie znowu na nich głosowali. A ponieważ gdzieś to społeczeństwo nasze polskie jest trochę, trzeba przyznać, zacofane, trochę ciemne, bo ja nie chcę obrażać też zwykłych Polaków, ale no ktoś na tych ludzi głosuje, jeśli chodzi o te partie, które są rządzące i później mamy takie rezultaty, jakie są, bo wystarczy ludziom obiecać jeden, drugi, trzeci zasiłek, który jest z ich pieniędzy, ponieważ żaden polityk nie ma swoich pieniędzy, tak jak i rząd brytyjski, król Karol też nie miał żadnych swoich pieniędzy, bo to są pieniądze narodu brytyjskiego. To tak samo politycy polskojęzyczni nie mają swoich. To są pieniądze ciężko wypracowane przez polski naród, przez Polki, Polaków i nie wszyscy mają tego, jak widać, świadomość. Bardzo dobrze, że ludzie protestują w Anglii, bardzo dobrze, że dali swój wyraz niezadowolenia i myślę, że tych protestów będzie więcej. Te protesty będą się rozszerzały. Co chwilę gdzieś słyszymy, albo we Francji były, albo w Czechach. Oczywiście ludzie protestują w różnych sprawach, w różnych kwestiach wykazują swoje niezadowolenie, ale to się tak zbiera, to się tak kumuluje i robi się z tego pomału efekt kuli śnieżnej, który zrobi się tak duży, ta kula będzie tak wielka, że po prostu ludzie zwykli zmiotą wszystko, co będzie na swojej drodze. I mam nadzieję, że tak będzie, że do tego dojdzie. Tyle, słuchajcie, jeśli chodzi o ten odcinek. Tam było słychać gdykające, jak się to mówi, gęsi, ponieważ jestem tutaj przy tym jeziorze. No i co, napiszcie jakiś komentarz, co wy uważacie w tej kwestii, w kwestii właśnie protestów w Wielkiej Brytanii, czy powinny być jakieś protesty w Polsce, czy ludzie powinni się sprzeciwiać, czy Anglicy mieli rację mówiąc, krzycząc i bucząc, że to nie jest nasz król. Ja uważam, że mieli rację. A jak wy, co wy sądzicie w tej kwestii, to po prostu napiszcie w komentarzach. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować ten kanał. Zostawcie oczywiście łapki w górę. No i możecie udostępnić ten film. No i życzę wam miłego dnia, wieczoru, kiedykolwiek będziecie oglądali dzisiejszy odcinek. Ja mam jeszcze trochę kawy. Będę sobie ją popijał tutaj nad jeziorkiem. No i może zrobię jakiegoś żywca, który będzie w niedzielę. Więc jak coś, to jeżeli ten żywiec się odbył, to was zapraszam na dzień wcześniej, żeby popatrzeć i sobie obejrzeć. Tyle z mojej strony. Definitywnie żegnam się z wami. Do usłyszenia w następnych filmach. Pa, pa.